Cześć Wam wszystkim, z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę Wam plażę i całe miejsce na końcu półwyspu Playeshacz. Jest to miejscowość Lowiszte. Powiem Wam szczerze, że jest tu naprawdę fantastycznie. Jest kompletnie inny klimat niż gdziekolwiek dotychczas byliśmy. Jest spokój. Niewielu tutaj dojeżdża, jako że jest to końcówka półwyspu Playeshacz. Bardzo fajna plaża, jaka tutaj jest, taka kamienista, jak widzicie zresztą, ale jest bardzo łagodne wejście. Od samego początku do końca woda, można powiedzieć, tak stoi, nie jest problematyczna. Do kąpieli wodnych z dziećmi perfekcyjnie to wszystko wygląda. Tak jakby czas tutaj stał. Auta tutaj nie przeszkadzają. Zobaczcie, jak to wygląda. Różnego rodzaju knajpki, które są zaraz przy samej wodzie ocienione, tak więc dosyć ciekawie. Zobaczcie dalej. Można tu też wynajmować apartamenty, jak widzę. Wszędzie są z różnych krajów samochody. Ludzie są z Polski, z Bośni, Czech. Chodźmy troszeczkę dalej. Pokażę Wam. Naprawdę ciekawa atmosfera, taki spokój, czystość, porządek. Ciekawe miejsce, żeby może nawet tutaj kiedyś znaleźć sobie miejsce na wakacje. Co prawda stąd już potem samochodem, żeby gdziekolwiek jechać dalej. No to zresztą tak jak z każdej innej miejscowości, albo lądem, czyli półwyspem Playeshacz w stronę Dubrownika, ewentualnie Trpajn i promem do Plocze, albo właśnie jakąś łodzią stąd sobie odpłynąć Korczule, Chwar, czy gdziekolwiek indziej. Jest naprawdę fajnie. I te knajpki, które tutaj są zaraz przy samej wodzie. Coś pięknego. Płytko jest tutaj dookoła, wszędzie. Można sobie posnurkować. Spokój, spokój, spokój. Bardzo ciekawe miejsce. Lowiszte. Na końcu półwyspu. Playeshacz. Jeżeli dobrze czytam. No i takie właśnie knajpki zacienione, to jest super sprawa. Zobaczcie. Jest ich tutaj kilka. Samochód można zostawić na samym początku przy wjeździe do Lowiszte. Tam jest taki chłopak, tam jest parking, tam można zostawić samochód. Ewentualnie sobie gdzieś tutaj można też wjechać. Też to nie powinno być żadnym problemem. Tu sobie zobaczcie taką przykładową knajpkę zacienioną. Bardzo fajnie to wygląda, więc tutaj byśmy sobie gdzieś mogli usiąść i czegoś się napić. Tutaj jest kanoba Barsa, czyli karczma Barsa, jeżeli dobrze kojarzę. Świetna miejscówka, naprawdę. Jeżeli będziecie gdzieś w Orebić i okolicach, to te kilkanaście, kilka, dwadzieścia, około 20 km warto przejechać się właśnie, żeby tutaj zawitać. Nie ma tu jakiejś, nie widzę tu jakiejś architektury takiej, czy tam kościołów, czy czegoś, chociaż tu jakiś mały jest, żeby zwiedzać, ale jest to naprawdę dosyć ciekawe miejsce właśnie do odwiedzenia, szczególnie na przykład taki drobny plażing, czy też snorkowanie. Na taką dobrą kawkę, ewentualny mały obiadzik można tutaj zawitać do restauracji, pizzeria Teuta. Zobaczmy sobie, jak wygląda cennik. Przy samej wodzie możemy sobie tutaj zasiąść. Zobaczcie, pięknie wszystko jak trzeba, elegancko, rybki pływają. Super sprawa. Zobaczcie sobie teraz jeszcze cennik, bo to Was pewnie będzie interesować, co ile mniej więcej kosztuje. Mięso, ryby, wina, frytki, wszystko co byśmy chcieli. Lowiszte. Pizza.
Tak więc naprawdę można sobie tutaj pojeść, popić. Wygląda to po prostu pięknie. Ciekawe, jaka będzie wasza opinia na temat właśnie lowiszcze, tak jak tutaj widzicie.